user joined your channel. Siema. Hello. Grasz w lolka? A po wyjaśnianiu afery, jakby tam Pandora Biz, trzeba iść grać w lolka? Znaczy ja nie wiem do końca, co się odjebało, bo ten... Ja skończyłem podcast nagrywać i widziałem tylko, że jest afera Koperkowa. Powiem ci czterdzie, bo mówiłeś coś o aferze Koperkowa. No. Nie, dobra, powiem ci otwarcie. Chciałem zrobić live'a na YouTube. No. Ale zajebałeś 30 tysięcy widzów i ja wiem, że zrobię streama do ściany. No. Więc nawet nie będę się fatygował, żeby dla 100 osób na tym YouTubie siedzieć. Już sobie bym w lolka pograł. Nieważne, kurwa, czy komuś, czy chcesz dobrze, czy nie, kurwa. I tak się dzieje sytuacja, która się dzieje, kurwa. I jest wstyd, hańba i kurwa, i kompromitacja. Ktoś, kurwa, z ekipy, kurwa, likuje film. Ty mam wyjebane, stary. Tu masz pod streamem sobie kliknij, kurwa, odbierz sobie, kurwa, kod. Ja nie mogę na przykład swojego użyć. Możesz sobie otworzyć, kurwa, skrzynkę i zobaczyć, co ci się, kurwa, wydarzy, nie? Mi na przykład się Ice Bullet, kurwa, wydarzył. I chuj. I więcej wam nie powiem. Ice Bullet dostałeś? A kto ci film zlikował? Nie wiem. Nie mam, kurwa, pojęcia. Ja pierdolę. Tak pięknie. Szczerze? Ja się czuję jak, kurwa, cfel, nie? Powiem tylko tyle. Jesteście, kurwa, piękni. Ja dosłownie w tym, kurwa, temacie nie miałem nic do zyskania. Nic, kurwa, zero. Jedyne co, kurwa, to mogłem dostać łopatą, kurwa, po głowie. A zanim, kurwa, jeszcze ewentualnie dostałem łopatą po głowie, kurwa, to mnie przejechał pług. Ja nie chcę mówić, a nie mówiłem, ale powiem ci tylko tyle. Uważaj, jakich sobie w życiu kolegów dobierasz. Nie no, ogólnie chciałem powiedzieć, że jedną z rzeczy, którą napisałem, kurwa, bo chciałem jeszcze... Bo ogólnie chciałem taki rozdział tam dać, bo to też nie chodzi o to, kurwa, że Sylwester Wardęga z Konopskim nic złego, że wszystko złe zrobili. I napisałem tak, miał być taki jeszcze ten. Czy Pandora była potrzebna? Osobiście uważam, że teraz każdy zastanowi się 50 razy przed kontaktem z jakąkolwiek osobą niepełnoletnią. I tak jak trzeba oddać zarówno Konopskiego, jak i Wardędze, że nakreślili ważny temat na niespotykaną dotąd skalę w naszym kraju, tak też intencje nie wydają mi się do końca czyste. Mam nieodparte wrażenie, że podczas całej Pandory kalkulowali. Komu się opłaca pomagać, a komu nie. No i jeszcze tutaj jedną rzecz, bo tam jakby, kurwa, już reszta jakby jest nieistotna, jest. Odnośnie zarzutów Sylwestra Wardęgi w odpowiedzi na mój film, przypominam, w odpowiedzi na film, którego nie widział, ale już zaczął budować narrację, i tam są jakieś, kurwa, przemyślenia, no ale tu akurat nie miałem racji, bo, kurwa, ten film ewidentnie widział. Może to narratywa. Powiem jest drastyczne, nie no. Na miejscu, ale mnie to na swój sposób bawi. Ale nie wysłałem tego filmu, kurwa, szalonemu reporterowi. Nie dostał tego filmu ode mnie. Piszecie tak, plus zlikowo. Myślicie, że ja ten film dostałem? No nie dostałem tego filmu. I bardzo dobrze, że żadnego filmu nie dostałem, bo potem byłoby bez kitu na mnie. Nie, widziałeś film. Ale go nie dostałem. Widziałem go u ciebie na laptopie. Nie miałem go na dysku nigdy. Aha, bo Wardęga napisał jeszcze jedną rzecz. Jakby ja rozumiem, że teraz bije pianę, bo on tutaj wrzucił... Wraca temat filmu na Wardęgę, coś tam. Kurwa, przestańcie dzwonić wszyscy. Tak, on go zgrał po cichu na pendraga. Najzabawniejsze w temacie jest to, że nikt tego nie widział, ale każdy wie, co tam będzie. A skąd to wiedzą? A tak se luźno rzucają, jak po 60 strzałach trafi się ślepej kurze ziarno, to będzie grzane. Jak to poinformowani nie są? Coś jak dziennikarze z transferami, bla, bla, bla. No, jakby spoko. Jakby po tym, co się dzisiaj na tej transmisji Wardęgi wydarzyło, to mnie nie dziwi, że nikogo nie zastanawia, dlaczego, kurwa, Konopski, kurwa, Boxdelowi pomagał, teraz, kurwa, ja pomagam, bo no, jakby spoko, też jest okej. Kto ci przegryzł kable, Boxdel znowu? Nie żartuję, zapomniałem zapłacić za internet i mam lagi. User in your channel timed out. Nie, pytałem tylko, czy dobrze rozumiem chronologię wydarzeń, bo autentycznie byłem w trakcie nagrania podcastu, więc nie wiem, że Wardęga włączył live'a i na tym live'ie puścił twój film, tak? No, jakieś tam urywki. Okej. Okay. No. Siema. O, ja pierdolę. Halo? Ja pierdolę. O, kurwa. No to tego się nikt nie spodziewał, no to dawaj. Dobra, za chwilę będzie, kurwa, na mnie, bo ja tu siedzę. Ja pierdolę, kurwa, ten człowiek mnie prześladuje. Po pierwsze, Take Fan o wszystkim wiedział. A po drugie, jak jestem wywoływany do tablicy, to stwierdziłem, że się połączę. Siedzę sobie w Afryce, odpierdala się jakieś dziwne gówno, więc stwierdziłem, że możemy sobie porozmawiać. Jakieś pytania? Myślę, że wystarczająco, kurwa, ludzie są w szoku. Że sobie przypomniałeś, że jesteś tak jak TeamSpeak po 8 latach? Dobra, Marcin, ja mam do ciebie jedno pytanie, nie?
Śmiało. Znam je. Dlaczego? Dobra, nie, ja mam... Obstawiam, że będę w stanie przewidzieć, jakie to jest pytanie, ale bardzo... No dobra, to ja mam takie, ja mam do ciebie takie pytania, potem idę się wysikać, a mam słuchawki z przewodem. Dlaczego, kurwa, od kiedy cię poznałem, to mam same kłopoty? A, to tego pytania się nie spodziewałem. Jest mi z tego powodu bardzo przykro, bo jest mi w ogóle przykro, że doszło do takiej sytuacji, jak ta, która miała miejsce dzisiaj, bo w sumie to ty nic nie zrobiłeś. Chciałeś ludziom jakby otworzyć oczy na niektóre rzeczy, a wyszło gówno, no ale nie wiem, jakby ja... Kłopoty są od kiedy moja mama mnie urodziła, więc ja po prostu jestem jednym wielkim kłopotem. Co nie zmienia faktu, że... Pomyślałeś kiedyś o Obi? Obi? To jest taki sklep? Tak, sznury tam sprzedają. Słuchaj, przyszło mi to przez myśl parę razy, ale aktualnie chyba nie. Dobra, generalnie to tak, w pierwszej kolejności... Stary, ty wiesz, że ty w ogóle, kurwa, nie pomagasz ani sobie, ani kurwa nikomu? Jeśli chodzi o tą rozmowę ze Stewartem, jest to w ogóle dla mnie absurdalne, że ludzie piszą, że to jest AI, albo jest to ustawione. Pierwszym argumentem jest to, że... Tak, tylko Marcin, tylko jakby problemem nie jest to, bo ta rozmowa, ja mogę powiedzieć, ja ją słyszałem w październiku, tylko problemem w tej rozmowie jest to, że nawet ludzie by powiedzieli: Marcinku, no dobra, spoko, nie wiedziałeś, byłeś kolegą zaślepiony. Tylko że w momencie, kiedy mówisz ja i moja 14, a potem mówisz, jak mogłeś nie wiedzieć, ile ona ma lat, jak ty sam wiedziałeś, ile ona ma lat, no to jest, kurwa, podstawowym problemem. I dlatego ja ci zresztą mówiłem przez ostatnie, kurwa, tygodnie, że to nie jest, kurwa, broniące, no. A tak szczerze, myślałeś, że cię ten film... Ale oczywiście, ja też tego tak nie traktowałem, dlatego, no ja w ogóle tak do tego nie podchodziłem i wielokrotnie rozmawialiśmy na ten temat. Chcieliście to opublikować, to powiedziałem, dobra, dostałem zielone światło od prawnika, prawnik się wcześniej nie zgadzał. To też nie do końca jest prawdą, więc ja może wyjaśnię, nie do końca jest prawdą to, co ty powiedziałeś, w sensie ty po prostu nie wiedziałeś chyba do końca. To nie jest tak, że ja się bałem o jakieś mataczenie czy coś, ponieważ wtedy jeszcze nawet nie było procesu, wtedy kiedy ta rozmowa się odbyła. Ja ze Stewartem nie rozmawiałem od publikacji tego filmu Wardęgi. Ja tak naprawdę nie zamieniłem z nim ani słowa, od kiedy Wardęga wrzucił ten film. Po prostu jakby nie gadaliśmy ani razu. Natomiast, czekaj, jaki był temat? A kto się rozjebał? Bo to jest ważne. Ty się rozjebałeś, tak szczerze? To jest dobre, to jest dobra, Sergiusz. Tak, sam się rozjebałem w Wardęgi, no. Nie wiem, dla mnie to jest absurdalne. Jedyna osoba, jaka mi przychodzi, to jest Voxel do głowy, ale w sumie to też by było głupie. Tak naprawdę ze wszystkich osób, które miały dostęp do tego filmu... Nie wiem, ja nie mogę... A komu go pokazałeś? Ja nie widzę nikomu. Linka dostaliście tylko wy na grupie i mój prawnik. A, ja jeszcze chciałbym poruszyć jedną rzecz, bo Marcin powiedział, że jest Afryce, Wardęga powiedział, że pomysł jest taki, żeby do Afryki Marcin pojechał i pokazywał. A Wardęga tak powiedział na live'ie? Tak. Tylko ja nie pojechałem teraz do Afryki pokazywać dobre rzeczy akurat na live'ie. W sumie to się też nie zgadza. Ja chcę powiedzieć, bo paradoksalnie ja też miałem do tej Afryki polecieć i to nie dlatego, żeby jakieś filmy nagrywać, tylko siostra Alicja potrzebowała pomocy. Nie zagłębiając się w szczegóły, bo to też nie chcę mówić tam czyichś rzeczy. Potrzebowała po prostu, żeby coś załatwić i ja poleciałem do tej Afryki tylko i wyłącznie po to, takie założenie było w pierwszej kolejności, żeby jej pomóc, a urosło to do tego, że stwierdziłem, że jeśli w zeszłym tygodniu mieliśmy rocznicę z Natalią, to ją zabiorę przy okazji i sobie spędzimy czas gdzieś tam na safari i tak dalej. Chociaż jest też prawdą... Nie pojechałem sobie wybielać w sumie wizerunku Afryką, bo pojechałem tutaj pierwszy raz w życiu turystycznie, więc jasne, ja rozumiem, wiesz... To jest to, o czym też ja z tobą już wcześniej rozmawiałem, co robi Wardęga. Wardęga tak naprawdę pokazuje jakieś rzeczy, nadaje swoją narrację po to, żeby ludzie mu uwierzyli w coś, co sobie wykreował, tak? Natomiast no to po prostu w tym wypadku nie jest prawda. No ja pojechałem tutaj po raz pierwszy raz w życiu turystycznie. To pomagać czy turystycznie? Może tak wystarczyło. Pojechałem.
Nie wiem co to, chyba u tej fana coś. Ja pojechałem pomóc siostrze Alicji w czymś prywatnie, nie po to, żeby to pokazywać. I nie mam zamiaru tego pokazywać, ponieważ to nawet nie jest coś, co bym miał pokazywać. To jest prywatna sprawa. A zabrałem Natalię ze sobą, żebyśmy sobie spędzili czas tutaj. Natomiast odnosząc się, bo to wrócę do tego tematu, odnosząc się do tej rozmowy, no jakby twierdzenie, że to jest jakby wygenerowane przez AI, no to jest w ogóle idiotyczne. Ja mogę pokazać po prostu, nie wiem, screena z dyktafonu, kiedy to było. Poczekaj chwilkę. No. Blackołak jedyny, gdzie dziewczynę zabrał, to do Żabki. Dobra, ja bym chciał się do tego odnieść, bo ja nie chodzę z moją dziewczyną do Żabki. Byliśmy w tym roku w Maroko, chuj ci foko, i byliśmy też na Kubie, czyli tak jak twoja mama, na OG Kubie była. Przecież na co mówiła, że Marcin film nagrywa z tej Afryki. Ty, ale to jest film o naszej, w sensie o tym, jak ją zabrałem na safari na rocznicę, a nie o pomaganiu ludziom w Afryce. Okay. To jest film o naszej rocznicy. Nagrywam sobie film po prostu. Ale prawda jest taka, że ja mówiłem Marcinowi, że powinien nagrać film z Afryki. Kurwa, ja nie wiem, bo ja ci, Marcin, ja to powiem tak, kurwa, totalnie szczerze, ci to zresztą mówiłem. Ja mam, kurwa, jakąś niezrozumiałą, kurwa, słabość do ciebie, bo ja cię lubię. Jesteś też, kurwa, dla mnie idiotą, nie? W wielu, kurwa, aspektach życiowych. Ja praktycznie nigdy cię nie rozumiem. Ale, kurwa, jakoś, nie wiem dlaczego, ale jakoś, kurwa, podświadomie cię po prostu lubię. Ale mam też, kurwa, do ciebie taki ogromny żal, że, kurwa, ty mając takie niesamowite, kurwa, możliwości przez całe życie i zawsze miałeś większe możliwości, od każdej osoby, którą ja, kurwa, znam i była na tym samym poziomie. Wiesz, jak my, kurwa, żyliśmy z AdSense'a, ty miałeś fantę, kurwa, wiesz, jak kurwa, nam nie szło, kurwa, w walkach, ty miałeś 10 walk, kurwa, w rok i potężne pieniądze i tak dalej. I mam do ciebie, kurwa, żal, że ty skrupulatnie wszystko spierdoliłeś w swoim życiu, nie? Wiesz co, wydaje mi się, że ja chyba sam do siebie też mam o to żal, nie? Jakby, kurwa, no, takie życie, nie? Co mam teraz, co mam ci teraz powiedzieć? Mam ci wejść i powiedzieć, ej, kurwa, słuchaj, ale człowiek uczy się na błędach, no. Taka jest prawda, no jakby wiesz, ja wiele błędów w życiu popełniłem, natomiast akurat najbardziej boli mnie to, że... Jesteś kurwa jak Wiesia, stary, wiesz? Jestem jak Wiesia, no a dlaczego? Bo Wiesia nawet jak wie, że odjebała, nie? Na przykład kurwa chuj popuściłeś jej na salonie, to ona się cieszy, kurwa, i ty też siedzisz i się cieszysz. Pomimo, kurwa, że za chwilę takie gówno z salonu zostanie, kurwa, sfotografowane, że to chuj, nie? Słuchaj, ale ktoś mi zezwolił. Nie no, słuchaj, generalnie to jakby, ja to w sumie się aktualnie nie cieszę za bardzo, nie, ale, no ale tak, no, coś w tym jest, słuchaj, no jakby wiele Okej, no to. Kurwa ty, bo mi Paweł dzwoni cały czas i ten, i to idź z nim porozmawiaj. Nie, dobra. Ale słuchaj, ja w wielu aspektach swojego życia dałem dupy, ale akurat nie dałem dupy w tym temacie, który gdzieś mi tam ludzie zarzucają, więc wiesz, to jest tak, że na początku rozkładasz ręce i czujesz się fatalnie, ale później w sumie to masz ochotę walczyć, nie? Natomiast, no, odnosząc się, bo po raz kolejny wrócę do tego, odnosząc się do tej rozmowy, po pierwsze, ta rozmowa nie została spreparowana, ja mogę, nie wiem, pokazać nawet, nie wiem, screena na przykład z dyktafonu, no tak, kiedy ona była nagrana. No tak, że w momencie, kiedy ty to nagrywasz, to wiesz. Jeśli ty dzwonisz, ty nagrywasz, to też ludzie mówią, o kurwa, bo on dzwoni, on nagrywa, to poprowadził rozmowę po swojemu. Ty, a co było z Boxdelem? Jak mam, już jak sobie tutaj opowiadamy historię, no to ty też ją znasz, można ją opowiedzieć. Jak do Boxdela raz przyszedłem i mu powiedziałem o paru rzeczach, a Boxdel powiedział, ej, ale kurwa, no, a ty, ja to wszystko nagrywałem po Pandorze, a ty nie? A ja mówię, no kurwa nie, no bo jakoś wyobraź sobie, że ja czułem, że mamy jakiegoś, nie wiem, wspólnego wroga, który nas zaatakował na podstawie, kurwa, różnych dziwnych rzeczy. No, jakby wiesz, no inna sprawa, ja inna Boxdel, bo Boxdel, zresztą nieważne. Natomiast, no, in the end odbyła się ta rozmowa. Oczywiście, że ją nagrałem, ponieważ wtedy paliła się dupa, więc wtedy chciało się mieć pewność, co się wydarzy w przyszłości i chciało się mieć jakieś zabezpieczenie. Natomiast jakby
używanie argumentu, że ja ustawiłem tą rozmowę ze Stewartem. No ale już nikt tak nie pisze, jakby, wiesz, kto by się bronił w tak idiotyczny sposób jak Stewart? Jakbyśmy mieli ustawić tą rozmowę, kto by się bronił w tak idiotyczny sposób? Marcin, ale jakby to był kurwa procent komentarzy, nie? Jakby clue jest gdzie indziej. No wiem, ale jakby procent to jest ten, który ja akurat przeczytałem. No tak, tylko że nie możesz też sobie wybrać 40 pytań jednego, które ci pasuje. A no oczywiście, nie, no jakby jestem w stanie odpowiedzieć na każde, więc jakby czytaj, ja będę odpowiadał. No wracając do tematu tej dziewczyny, bo to naprawdę jakby nie wiem ile razy można wałkować. Natomiast to, że ktoś ci, to, że jakimś sobie żartem rzuciłeś, mając 18 lat, a później jakiś czas później, wiesz, parę miesięcy później Stewart się z jakąś laską spotkał, to nie znaczy, to że wiesz, ja musiałem połączyć w swojej głowie, że to jest ta sama dziewczyna, rozumiesz? Tylko, że na koniec dnia ta głosówka nie miałaby żadnej siły przebicia na tle reszty materiałów, gdyby nie to, że ty za każdym razem, jak pojawiał się temat Stu, to mówiłeś, o mój przyjaciel, coś tam, pomawiasz mojego przyjaciela. Tak, mojego tak. A dlaczego tak było? I tutaj po raz kolejny w sumie mogę uznać twoją wyższość, bo ty to dobrze kiedyś przeanalizowałeś. Generalnie w pewnym momencie, jak Stewarta nie było w internecie, no to było tak, że wiesz, jak się coś mówiło o Stewarcie, to było takie wow. A ja miałem z nim kontakt, więc jak wiem, jak mi Stewart pisał, że jest u niego okej, to nie miałem problemu, żeby powiedzieć, że jest u niego okej. A jak mi Stewart pisał, że jest u niego chujowo, no to okej, no to Mateusz to powiedział, never mind. A jak mi Stewart pisał, że jest chujowo i że się ma zamiar zajebać, no to też wchodziłem i go broniłem, ponieważ nie miałem podstaw do tego, żeby sądzić, że z nim jest coś nie tak. I wiesz, i na koniec dnia jasne, słuchaj, kto będzie chciał wierzyć w tą historię, to i tak w nią uwierzy. Ja mam świadomość, że wiesz, że nie wiem, ta rozmowa nie przekona ludzi. Zresztą to też, nie oszukujmy się, to nie, ja byłem inicjatorem tego, żeby tą rozmowę wrzucać. Jakby to gdzieś tam po wspólnych konsultacjach uznaliście. Ja ci powiedziałem w pierwszy dzień, jak ją słyszałem, mówię, zamiast kurwa nagrywać jakieś filmy kurwa z parku, to wrzuć tą rozmowę, kurwa, próbuj w ten sposób kurwa rozmawiać z ludźmi. Wiesz. Mądrych tak, nie przekonasz, głupich tak. Jakby w pierwszej kolejności też słuchałem prawnika, który się martwił o to, że wiesz, że to może być jakoś różnie odebrane i później może być doszukiwanie się. Natomiast no, in the end jakby jest data tej rozmowy, jest, wiesz, jakby to zresztą jest coś, do czego nie tylko ja i ty mamy dostęp, ale wiesz, jakby to są dowody, które tak naprawdę były przekazywane, więc jeśli ktoś będzie chciał sprawdzić, kiedy ta rozmowa się odbyła i mówimy tu o służbach, to też sobie sprawdzą. I jakby ja nie muszę przekonywać ludzi ale w internecie, kurwa, myślisz, że ABW się kurwa zajmie tym, kurwa, kiedy ty ze Stewartem rozmawiałeś? No nie, ale mówimy, wiesz, o ludziach, służbach, które się zajmują sprawą Stewarta. No jakby ja wszystko, co miałem przekazać, ich, kurwa, tak naprawdę zostało przekazane. Nie? Wiesz, przecież kurwa, no co no tak, no ale dlatego na koniec dnia ja nie byłem nawet podejrzany w tej sprawie, rozumiesz? I dlatego jakby boli ta narracja, no bo jakby ja nie byłem podejrzany w tej sprawie. Mi nikt nie powiedział, że ja kryłem Stewarta, mi nikt nie powiedział, że ja byłem PDF-em, bo tak po prostu nie było. Ale że co, że na policji tak nie powiedzieli, bo w internecie tak mówią. No tak, ja mówię, wiesz, o ludziach, którzy gdzieś tam realnie się zajmują tą sprawą i zbierają prawdziwe dowody, a nie filmiki w internecie jak Sylwester Wardlenga i sobie tworzą jakieś tam, wiesz, teorie. No i sobie tyle. No. Słuchaj, no kto będzie chciał w to wierzyć, to uwierzy, kto nie, no to nie. No. Znaczy, ja myślę, tak, to co ja mówię, jakby ten film, kurwa, ja nie wiem, w którym momencie miał być broniący, ten film miał być atakujący z kierunku, kurwa, Wardęgi, że wziął, ja wam mówię szczerze teraz, nie, że wziął, to kurwa, pieniądze ja i się bratał, kurwa, z Boxdelem, a Konopski, który miał być orędownikiem, kurwa, całej prawdy o Boxdelu, kurwa, dzwoni na dzień przed nim, to mi się, kurwa, nie zgadzało, dzwoni do niego, siema, fajny film, nagrałeś i tak dalej.
inicjatorem w ogóle jakby stworzenia tego filmu byłeś po prostu ty, bo ja ci wysłałem te rzeczy, chciałem ci po prostu pokazać, kurwa, co dostałem i jak bardzo mnie to zdziwiło. I co? No i się okazało, że w sumie to kurwa każdy się tam z każdym dogaduje. Ludzie dostają jakieś niebotyczne pieniądze za, wiesz, no właśnie, no. Niech sobie każdy tylko powie wiesz, za to. Tylko że to nadal, nawet jeśli Wardęga wziął super pieniądze za walkę i też jest to w skrócie, no oni też to powiedzieli na fejmie, że Wardęga bądź Konopski musieli ocieplić wizerunek Freak Fightów po tym, jak Freak Fighty zostały zaatakowane przez tą dwójkę, więc oni jakby nie było chyba ceny, kurwa, nie było czegoś takiego, jak mogli rzucić zaporową cenę i to też skrzętnie wykorzystali, więc tam ogólnie cynizm z dwóch stron poszedł, to też trzeba powiedzieć. A ja tylko nie wiem, kurwa, ja tylko nie rozumiem, kurwa, po chuj Konopski, kurwa, Bukzelowi się starał pomóc. Ja myślę, że tu rozumiesz, ale nie rozumiesz. Tu są wszyscy... Kurwa, z jednej strony tak, tylko z drugiej strony, kurwa... Stary, ale to jest... Ej, przepraszam cię, ale to jest, kurwa, wracamy tutaj do tego, od czego się zaczęło. Kurwa, a jaki interes miał ktoś w tym, żeby pokazać ten film w Wardędze? Rozumiesz? Ja nie wiem, kto to zrobił, nie mam zielonego pojęcia, ale ktoś to zrobił. Żyjemy w jakimś pojebanym... Jesteście, kurwa, fałszywymi kurwami wszyscy. Żyjemy w środowisku, w którym, kurwa, wszyscy są fałszywi. No ja, kurwa, tego nie zrobiłem. No jakby ja myślę, że jestem ostatnią osobą, która by to zrobiła. Ale jak wiesz, ale jak tak pomyślisz, jak tak pomyślisz, tobie się nie opłacało, Bokselowi się nie opłacało, temu się nie opłacało, nikomu się nie opłacało, kurwa, a Wardęga dostał film. Jakby chuj. I wydaje mi się, że to jest właśnie kluczowe w tym wszystkim, czyli... Ja ci powiem tak, tak naprawdę, jeszcze ja, kończąc. Nie, poczekaj, to ja ci najpierw powiem. Ludzie żyją aferami. Ludzie po prostu, kurwa, chcą żyć aferami. Chcą, żeby coś się działo. I ktoś, kurwa, po prostu wpadł sobie na genialny pomysł, że rozpęta kolejną aferę. Jeszcze przed rozpętaniem jakby tej głównej, rozumiesz? Ktoś po prostu... Ludzie, kurwa, nie wiem, to środowisko jest tak pojebane. Zresztą ty bardzo dobrze wiesz, bo ja obracałem się w tym środowisku i miałem każdego za kolegę, a na koniec dnia w sumie zweryfikowało się też, kto jest kolegą. Ale ty do dzisiaj ludzi, których, kurwa, promowałeś, kurwa, to do dzisiaj ci ludzie, kurwa, mają problem z tobą stawić storkę, kurwa, jak jedzą z tobą obiad. Bo ja to widzę, stary, ja to widzę, to jest tak proste jak to. Jeśli ja w moim życiu, kurwa, jem obiad, kurwa, z Williamem, który nie jest moim sąsiadem, by the way, to wrzucam, kurwa, to nie mam problemu go, kurwa, pokazać na Instastory. Ale jest mafiozą, ktoś napisał, że jest mafiozą, i nie kalkuluje, kurwa, więc jak ja z tobą rozmawiam, to ja nigdy nie powiedziałem, kurwa, na live'ie, że ja już z Marcinem nie rozmawiam i go nienawidzę. Jeśli, kurwa, z kimś rozmawiam, to z nim rozmawiam, ale, kurwa, takie, no ja nie wiem, kurwa, no jakby, powiem ci tak, kurwa, naważyłeś sobie, kurwa, piwa, no i jest, kurwa, problem, nie? No jo, no co ci mam powiedzieć, no jest, kurwa, problem, no jest problem, bo jak miałem 18 lat, to wysłałem jakąś głosówkę do jakiejś dziewczyny, której nawet nie znałem, 3 lata później jeszcze byłem prawiczkiem, się zażartowałem, a ludzie myślą, że ja, kurwa, PDF-em jestem, no jakby, jak ja mam się z tego bronić? A to jest tak, jak napisał rodzinę, tylko nawet jak byłeś na urodzinach u Dubiela po Pandorze, to wrzuciłeś storkę. I ja mam, ale ja mam naprawdę, kurwa, wrażenie, że ty nad sobą, kurwa, masz czarne aury, jakieś, kurwa, czarne chmury, a ja czasami, kurwa, się wpierdolę w ten deszcz, nie? Ja chyba muszę przestać z tobą, stary, utrzymywać kontakt, kurwa, bo jakby ja nie mam problemów w życiu, jakby, kurwa, wszystkie moje problemy w ostatnie pół roku są, kurwa, nie, przez nie ciebie. Nie masz też YouTube'a, nie? Ale to jest, kurwa, sprzed półtora roku, stary. Problem. Zobacz, ja na co dzień, kurwa, gram sobie w LoL'a, kurwa, wyzywam się, kurwa, z widzami, oglądam TikToki, kurwa, gram w Hearts of Iron, kurwa, nieudolnie podbijam Brazylią cały świat, kurwa, i to się kręci. A jak ktoś ma, kurwa, coś do mnie do zarzucenia, nie wrzuciłem. To wrzuć go na Twittera. Niech se oglądają. Słuchaj. Kurwa, niech już Wardęga wrzuci, jak go ma. No tak, ale Wardęga. Nie, no to tak, to może mu wtedy kanał usunął. Nie, no jest, kurwa. Jest dym jak chuj. Jest dym jak chuj. Słuchaj, jakby doszło do tego. Jest mi przykro, że do tego doszło. Jest mi przykro, że ty też jakby teraz w jakiś tam sposób oberwałeś, choć na pewno kto gdzieś tam. Siedzimy w ośrej ławce, kurwa, i chuj. I ja się tylko zastanawiam, po chuj mi to było, kurwa. A ja miałem takie, kurwa, przeczucie. Miałem takie przeczucie, kurwa, od jakiegoś czasu. Mówię, kurwa, ma być dobrze, kurwa, będzie źle.
I to nawet, bo wiesz, i to nie jest ten moment, w którym idziesz zajebać bank i mówisz, jak wyjdzie, to mam kurwa, nie wiem, $1,000,000. Jak nie wyjdzie, to pójdę siedzieć. Ja kurwa poszedłem, kurwa, zajebać batonik ze sklepów, kurwa, dostanę na żywocie. To jest kurwa piękne. Ja pierdolę, jakim ja jestem downem. No. Witam. Witam w klubie. Dym. Wszystko przez to, że druid pierwszy pokazał. Ja nie wiem, no kurwa. To tylko pokazuje, nie, no, że naprawdę pewno, nie ma, na pewno nie można to, nim na pewno pomówić. To miało, wiesz, na pewno to odegrało jakąś rolę, bo zawsze, wiesz, on z siebie zrobił taką osobę teraz wszechwiedzącą, która, wiesz, pokazała... Kurwa, stary, pokazała, bo albo twój, kurwa, montażysta, albo, kurwa, animator, którego polecił, kurwa, Boxdel, albo kto tam jeszcze był? Albo operator, co to, kurwa, nagrywał? No jakby, kurwa, jakby grono osób, nie, które, kurwa, miało ten film... Miał jest... nawet operator w sumie tego nie miał. Filmu, no. No dlatego ja się dziwię, no. 8 osób miało ten link. Więc... Barna na lewie powiedział, że pytałeś się szalonego reportażu ten film, okay. Nie, ja już wam wytłumaczę, o co chodzi. Nie było... Nie, była kurwa w kurwę rozkmina, gdzie ten film wrzucić. Czy założyć jakiś nowy kanał, licząc, że go nie zbanuje, czy użyć tego kanału, który mi został, kurwa, i palić Jana, czy wrzucić to tylko na Twittera. I ja miałem taki pomysł, że po prostu dzień przed tym, jak się wrzuci na Twittera, to się ten film wyśle kanałom komentarzy. I co jest prawdą, szalony reporter widział ten film, żeby zobaczyć, czy chce, bo też poszło zapytanie, a mianowicie szalony reporter mu pokazali ten film na żywo, on nie miał tego pliku, on nie miał jak go, kurwa, przesłać nikomu, on go mógł tylko zobaczyć, bo było pytanie, czy szalony reporter chciałby wrzucić ten film na swój kanał. I on jak zobaczył ten film i nie był jeszcze zdecydowany, to napisał maila do swojej sieci partnerskiej, czy jeśli on wrzuci film, który, w którym ja jestem narratorem, to czy mu zbanują kanał albo wyrzucą ten film i dostanie flagę. I odpowiedź, bo on to do LiveTube'a wysłał i LiveTube miał się z YouTube'em skontaktować, i odpowiedź do szalonego reportera, którą mi przekazał, była taka, że lepiej tego nie robić, bo ze mną jest, kurwa, dziwny temat, kurwa, jeśli chodzi na tym YouTubie, że tam nie do końca, kurwa, wiadomo, o co chodzi. Jakieś szoty przechodzą, coś tam banują, kurwa, kanału nie mam, coś tam skasowali, że tam jest, kurwa, naprawdę... No jest ciężko, nie? Wiesz, szalony reporter nie widział, tylko że taki film powstał? Widział ten film, to źle powiedziałem. Szalony widział ten film, bo mu go Boxdel go pokazał, no. I tyle, i on mu go pokazał na żywo, nie wysyłał... Bo Boxdel mieszka w Krakowie i tamty mieszka w Krakowie, więc do niego podjechał, dlatego jakby... Nie wiem, tak, czy ludzie wiedzą, że Boxdel mieszka w Krakowie, ale... To źle powiedziałem, albo, kurwa, skłamałem, nie wiem po co, albo, kurwa, źle coś powiedziałem, już nawet nie wiem, o co chodzi. Szalony pali głupa na Twitterze pisał, że dzisiaj nie... No widział, kurwa, widział. Widział film, ale go nie dostał. Nie dostał. Widział ten film, ale go nie miał, więc nie miał, jak on go tego wysłać. Widział go dlatego, że była przez chwilę przekmina po prostu, żeby to opublikować na jego kanale, bo zastanawialiśmy się na jakim. I tyle, no. I w sumie ja się zastanawiam... Tak, to, że Bardega mówi, że od 3 osób dostał ten film, to też jest takie... Nie wiem, no, powiem tak, ja chyba idę grać, kurwa, w LoL'a po prostu. Ej, a w sumie to tak na koniec dnia, to... Co ludzie mi teraz aktualnie zarzucają? Bo ja od pół roku się mierzę z tym, że w sumie nie do końca... Dobra, ja wiesz, ci Marcinku wytłumaczę. Nie wiedzą, co mi zarzucają. To ja ci powiem. Ja chętnie odpowiem na każde pytanie. No tak, tylko to też nie jest, kurwa, wiesz, to też nie jest... Dobra, nieważne. W dużym skrócie zarzucają ci, że aktywnie w sumie nagabywałeś nawet jakieś dziewczynki na kontakt ze Stuartem i też, że mając świadomość o tym, jakim on jest człowiekiem, szczułeś na sukanek oraz przy każdej możliwej okazji broniłeś Stewarta, mówiąc, że jest spoko ziomkiem. Chyba to, nie? Dobrze mówię? No, no to w sumie po kolei. Owszem, wypowiadałem się na temat Stewarta. Wielokrotnie się wypowiadałem na jego temat, ale przeprosiłeś to dlatego, sukanek? Ale dlaczego ja mam ją przepraszać? To jest w sumie temat, który ty poruszyłeś w filmie. Ja wiem, że ludzie bardzo chcieliby, żebym ja teraz wyszedł tutaj i powiedział, że tak, Sukanek miała rację. Ale zobacz, bo to są dwie różne rzeczy. Słuchaj, ale Sukanek miała świadomość, Sukanek, ale ponoć ty też miałeś świadomość. No właśnie nie. Słuchaj, i tutaj w sumie bardzo dobrze, że poruszyłeś ten temat.
to, że Cukanek coś wiedziała, słuchaj, ja się przyjaźniłem na tamten moment ze Stewartem. I to, że Cukanek coś wiedziała, to nie znaczy, że ona mi powiedziała. Czemu niby, gdzie są niby jakieś dowody na to, że ona cokolwiek mi mówiła? I to jest dla mnie też kolejna niezrozumiała rzecz. Justyna miała wtedy kontakt z Lexi, Justyna miała kontakt z różnymi osobami i później te osoby połowicznie mówiły tak, bo ja rozmawiałem z Justyną, bo ja rozmawiałem z Justyną. A ja się przyjaźniłem z Justyną. Ludzie na tobie się skupiają? Ja się wiecznie kłóciłem z Justyną i Justyna o niczym takim mi nie powiedziała. Ej, ja myślałem, słuchaj, na koniec dnia ona była w nim zakochana i ja dobrze wiem, że ona była w nim zakochana. No była. I ja po prostu myślałem, że ona próbuje się na nim zrewanżować. Dlatego go broniłem. Broniłem go, ponieważ nie miałem takiej świadomości, że wiesz, nie miałem świadomości, że coś może być na rzeczy. Ja ci powiem, Marcin, tak. Jakby i tak moim zdaniem, gwoździem do trumny, bo zobacz, o Fagacie też się mówiło, że coś wiedziała, bo wysłała te, wiesz, głosówki, że on tam z jakimiś dziećmi, coś tam, nie? To, że Fagata jest powszechnie nielubiana, ale nie jest nielubiana przez Pandorę, tylko przez to, że założyła OnlyFansa i że takie seksualizujące treści wrzuca do sieci. Lexi też miała ciśnięte po rajtach przez chwilę. Tam nagrała wtedy TikToka, była tam zapłakana, że ona nie wiedziała i tak dalej. Kacper Błoński, który też jakby uczestniczył w projekcie, więc też mogłyby być podejrzenia, że coś wie. Wiadomo, że nie wyszły jakby od tych ludzi poza Fagatą, nie wyszły jakieś głosówki, jakiś rozmów czy jakieś jasne poszlaki, że... bo kurwa, problem jest to, stary, że ty pisałeś do tej samej dupy, z którą Stewart się spotkał. Jakby to jest kurwa mocne, ale moim zdaniem tak, kurwa, gwoździem do trumny były te twoje trzy filmy, które kurwa były o chuj wie czym. Nie, no tak, oczywiście, że tak, słuchaj. W momencie, jeśli ty jedziesz do Kenii, kurwa, jesteś rasistą, jeśli ty, kurwa, reklamujesz Harry'ego Thompsona, żeby kupić Rolexa i wiesz, nazbierało ci się ten, jakby ludzie ci, kurwa, nie odpuszczą, bo, stary, uchodziło ci wszystko na sucho przez lata i w momencie, kiedy jest poważny temat, który, kurwa, można by było przemilczeć, kurwa, czy jakoś zatuszować, jak w przypadku Boxdela, jakoś przeinaczyć, to nikomu na tym nie zależy, żeby to zrobić, kurwa, bo no, nie odpuszczą ci ludzie. No nie odpuszczą ci, no po prostu nie odpuszczą ci. Oczywiście. Nie odpuszczą ci. Kamerzyście też nie odpuszczam. Jak on wygra sprawę, że się nie znęcał nad tym chłopakiem, z którym nagrywał film, że się tapla w kałuży, chyba wygrał tą sprawę, bo ja też nie do końca rozumiem, nie, tam jakieś pobicie staruszka. Nie, że on z tym ochroniarzem, że mu odpuścili zarzuty za tego ochroniarza. Zobacz, bo on tam był ten, co tam ten niepełnosprawny, co z nim nagrali film. Było to też, że niby uderzył jakiegoś człowieka, który w wyniku tego miał umrzeć po jakimś czasie. Z tego go chyba teraz oczyścili. Z tej sprawy, jeśli chodzi o niepełnosprawnego, nie. On tak, no, nawet tak. Jak kurwa sąd go przeprosi, mu powie: panie kamerzysta, jest pan najlepszym człowiekiem na świecie, pan nic nie zrobił. Ty myślisz, że on ma powrót do internetu i ludzie nie będą pisać, że jest ścierwem? To jest już tak zakorzenione w głowie. Poza tym też była ta domówka, kurwa, u Stewarta. On teraz przyszedł i powiedział, że 14-latki się wpychają same do łóżek, kurwa, ludziom. Jakby nie da się, kurwa, polubić tego człowieka. No wiem, no tylko, że na koniec dnia ja takich rzeczy nie mówiłem, no, wiesz, po prostu. Słuchaj, no oczywiście, ja w ogóle jestem ostatnią osobą, która będzie broniła Stewarta, ponieważ jak zresztą sam... Ale tylko całe życie, kurwa, broniłeś. Wcześniej... Co? Jeszcze raz? No ale to, że dzisiaj nie będziesz go bronił, to nie znaczy, kurwa, że tego nie robiłeś przez ostatnie 4 lata. No tak, dlatego, że nie miałem świadomości, bo on mnie też oszukał, po prostu. On mnie też oszukał i... No tak jak mówię, no, na koniec dnia to czy ta rozmowa coś zmienia, czy nie, no pewnie nie. Natomiast no taka jest po prostu prawda. Taka jest po prostu prawda. I wiesz, to, że Justyna później miała rację w tym, że miała jakieś podejrzenia, okej, miała, przyznaję rację. Z tym, że ja o tym po prostu nie usłyszałem. No i tyle, no. No. Wiesz, jeśli wielokrotnie Stewart tylko do mnie wydzwaniał, bo się przyjaźniliśmy, a z nikim innym nie miał kontaktu i mi mówił, że się tragicznie przez nią czuje wiesz, jest jego największą zmorą, no to go broniłem, no bo po prostu nie miałem prawa sądzić, że coś jest nie tak, no. Dobra, ty tak mnie też oszukał. No tak, no, na koniec dnia tak. Indiet, jakbyś to powiedział. Indiet, no tak.
Kurwa, chyba powiedziałem parę razy in the end. No, z 15 razy, no. No nie wiem, no kurwa. Ale fajnie, że wyszedłem na idiotę. Lubię. Takie kurwa moje życie, nie? Są ludzie, którzy się urodzili, żeby wygrywać, a są ludzie, no, którzy ale spadają od niewidzialnych kolan. Na koniec dnia to w sumie nagrałeś dobry film, nie? Wiesz co, mi to już kurwa jest teraz obojętne. Na koniec dnia to nawet kurwa ludzie, którzy teoretycznie kurwa powinni grać do jednej bramki i tak dalej, kurwa, to jest najgorsze kurwa, że każdy na tym YouTubie, w tym świecie patrzy kurwa, gdzie podsłuchać, co kurwa podesłać. Dobra, to siedzę z nimi, kurwa, ale spiskuję z tamtymi. Wiesz, to jest, kurwa, to jest przykre. Słuchaj, no przynajmniej masz świadomość, że ja z nikim nie spiskowałem. Znaczy, jakby, ja wiem, że ludzie mnie mają za idiotę, ale to już bym naprawdę musiał być turbo idiotą, żeby wysyłać film w Ardendze, nie? Ale gdzie ja mam ten film, kurwa, wrzucić? No na Twittera go wrzuć. Na Twittera, bo wiem, że tam... Za chwilę shooterzy chyba... już myślę, że ten. Ale to wrzuć w całości. Wrzuć go w całości. Ale on będzie w całości, ja się nie odzywałem przez cały film. Nie, w sumie to się odzywałeś w pewnym momencie. W 18 minucie. I to jest zakłamaną informacją akurat, bo to tam to się w sumie nie zgadzało. Ale wrzuć go na Twittera, no. Mówię ci, wrzuć go na Twittera, no. Jakby... Niech se ludzie, niech on sobie żyje swoim własnym życiem, no. Wiesz, poświęciłeś czas na to, żeby go zrobić. To go opublikuj, no. Brzydzi mnie ten film. Przez to, że się kurwa na mnie rozjebali. To jest kurwa upokorzenie po prostu. I to jest tak, kurwa. Ja nie tykałem się kurwa jakichś kurwa niedomówień, kurwa, jakby, bo wszystko co powiedziałem w tym filmie jest kurwa prawdą. A mnie kurwa teraz będą kurwa z gównem mnie wymieszają. Ty, nie rób w sumie z siebie pizdy, nie? Wy ze mnie kurwa zrobiliście, chuj wie który. Ale to przecież nienawidzę, ty byłeś inicjatorem stworzenia tego filmu. Tak, ja go podesłałem do Wardęgi, kurwa, tak. Czemu, no tak, no, ktoś się rozpierdolił z tym, tak naprawdę, nie wiem, ja nawet nie wiem co mam myśleć, no stary, no jakby, tam jest 7 osób na tej grupie, no jakby to jest chuj przykre, że ktoś to wysłał, natomiast na koniec dnia to jest film, który rzeczywiście... Ale nie rozumiecie, że nikt nie konspirował kurwa z Boxdelem? Przecież kurwa Boxdel po tym filmie przede wszystkim powinien wejść i się wytłumaczyć, dlaczego jakby wy nie rozumiecie, wy jakby kurwa nie kumacie kurwa, że masz rozmowę jak Boxdel rozmawia z Julią z Anglii i teraz jest, która się wycofuje kurwa, jakby połącz kropki stary. Dlaczego? Dlaczego w ogóle, dlaczego kurwa oskarżony kurwa z ofiarami się w ogóle dyskutuje? Jakby jedną rzecz, którą mogę kurwa powiedzieć odnośnie Marcina, jakby to nie jest dużo, to kurwa jakby nic nie zmienia, to nie podnosi napięcia światowego o nic, to jest, że w przeciwieństwie do reszty kurwa, on nie dzwonił kurwa do tych ludzi, on nie kurwa, on nie rozmawiał z Konopem kurwa, nie chodził za Wardęgą kurwa, nie prosił, żeby mu odpuścili kurwa, nie rozmawiał, no, z ofiarami. No ja po prostu założyłem sprawy i tyle, no. I... Jak na tym wyszedłeś? Słuchaj, no... No. Słuchaj, a może zadzwonimy do Boxdela, jak ludzie tak bardzo chcą się usłyszeć coś od Boxdela. Nie, no, może nie jakąś gildię Cwela, no, sobie debata, zróbmy kurwa i będziemy sobie tam siedzieć i jak spić. Debatę o aferze koperkowej. Tak, taki kącik zadzwonić? Przegrywów kurwa co zrobimy, nie? Ale ty nie jesteś w sumie przegrywem, na koniec dnia nagrałeś film, w którym pokazałeś prawdę, nie? Jakby o tym, że Konopski się dogadał. A każdy mi sztylet kurwa w plecy wbił. Ale, no bo każdy tak myśli, bo Wardęga pokazał najpierw film na live'ie, no i stwierdził, że kurwa nie wiem, odkrył jakąś zagadkę, no bo ktoś mu kurwa wysłał film, bo ktoś jest jakimś szczurem. Stary! Wysłał film, w którym jakby, wiesz... Kelnerka kurwa, którą poprosiłeś o zdjęcie koperka kurwa z pierdolonych ziemniaków, kurwa zdjęcie mu kurwa wysłała z ten... Co ja mam kurwa? Moja sąsiadka mi kurwa pizga kurwa szerokokątną kurwa kamerą, co robię? Ona sobie sama ze mną zdjęcie robi, a ja jestem ciekawy. I co kurwa, nie wiem, jak walę konia jak kurwa, to Wardęga też to ma kurwa, no jaki to jest poziom kurwa paranoi do kurwy nędzy, ty. Ta kuna, która mi kurwa po dachu chodziła, co kurwa, podsłuch mi kurwa podłożyła? Ja pierdolę, co za kurwa środowisko. Każdy każdego nagrywa kurwa, CCTV kurwa kulinarne, kurwa to się wszystko dzieje. Ja myślę, że w dniu dzisiejszym kurwa awansowałem w rankingu kurwa aktorek porno na jakieś drugie miejsce w tym kraju. Tyle osób, co mnie wyruchało, że to chuj ty. Chociaż mi zapłaccie, kurwa, ja pierdolę. Tak, jestem, kurwa, jak Sowa i przyjaciele, kurwa. Jak Morawieckiego o Kubicy mnie, kurwa, podsłuchiwali, kurwa, w restauracji.
Jeszcze dawaj, zadzwoń, niech wejdzie tu, kurwa, Boxdel, Stewart, kurwa, Disowski, DJ Palace. A chuj, dlatego, że ja ze Stewartem nie mam kontaktu od października, nie? Zróbmy se ten. A zróbmy se, kurwa, rozmowę, nie? No dobra, to czekaj. Wardenga na live mówi, że jedną z trzech osób odpowiedzialnych za lika był jakiś youtuber z dwuczłonową nazwą z inicjałami DR, który był piątą osobą na waszym tajnym spotkaniu. Ale łączę. Kurwa, nie było tajnego spotkania, kurwa. Jedyne spotkanie, jakie było, kurwa. Och, i to ja mówię, my na rynku we Wrocławiu się spotkaliśmy. Jak to może być tajne, stary? Jeszcze jakbyśmy pod słoną nocy, kurwa, w domku, kurwa, w lesie. To jest tajne spotkanie. Nie, kurwa, Boże, na środku się rynku we Wrocławiu. Nie odbiera. Weź ty do niego zadzwoń normalnie przez telefon. No w chuju to mam, stary. To mnie nie bawi, jakby co, nie? Jak już miałem, kurwa, spokój w życiu, kurwa, to znowu go straciłem. A potem, kurwa, dlaczego masz takie zakole? No nie wiem, kurwa. Ty, ale w sumie... Bo mam kortyzol, kurwa, wyższy niż testosteron. Na koniec dnia nagrałeś dobry film, w którym pokazałeś sporo faktów. I w sumie to ty teraz nie masz siebie stawiać w roli ofiary, no bo to jakby... A kurwa, ktoś jasne, się z was na mnie rozjebał, człowieku. Mi też jest przykro, że ktoś, kurwa, wyniósł ten film do Wardęgi i Wardęga teraz zaczął znowu nadawać swoją narrację, ale prawda jest taka, że nagrałeś film, w którym gdzieś tam pokazałeś prawdę o tym wszystkim, więc... Dobra, idę grać w Lola, bo to, kurwa, do niczego niestety nie prowadzi. Ty, ale w ogóle całkiem śmieszne jest to, że wiesz, że on też jakby wrzuca ten film i komentuje. Mhm. Film, który nawet nie wyszedł, no bo to też chyba o czymś świadczy, nie? To chyba świadczy o tym, że w jakiś sposób też się jakby obawiał tego. Nie, jakby... Słuchaj, no jakby według mnie słuchaj, powinieneś po prostu ja ci wrzucić powiem... to na Twittera i tyle. No ja i ci powiem, ja ci powiem ludziom szczerze sam teraz. Sobie samym, powinieneś pozwolić ludziom samym sobie wyciągnąć wnioski, bo jak ktoś stara się, wiesz, nadać jakąś narrację, no to jakby... Teraz jedynym słusznym argumentem jest to, żebyś ty po prostu wziął i za tym poszedł, no. Dobra, ja ci powiem tak. Na Fejmie 10 była taka walka Norman Park versus Casio, nie? Nie wiem, biłem się tam. No właśnie. I to, że Casio już, kurwa, to dzisiaj mówi, że wygrał z Normanem, kurwa, to nic nie zmienia, nie? Bo wejdziesz na Tapology, kurwa, i ma dobitnie wpisane, że przegrał. No, więc jakby, kurwa, to tyle, nie? Jakby, no.